Nie ustają protesty przeciwko budowie kolei dużych prędkości w województwie śląskim, która jest elementem planowanego centralnego portu komunikacyjnego. We wtorek burmistrzowie kilku miast wspólnie z mieszkańcami komentowali słowa ministra Marcina Horały i wytykali mu ich zdaniem kłamstwa. Paweł Jędrusik. Chodzi m.in. o fragment wywiadu w Radiu Z, w którym minister i pełnomocnik rządu do spraw CPK komentował planowany przebieg kolei dużych prędkości przez małą miejscowość Palowice niedaleko Rybnika. Stwierdził, że w dużej mierze pokrywa się on z dawnym szlakiem kolejowym. No nie pokrywa się planowaną przez CPK 4-torową linię. To jest taka dyskusja. No nie pokrywał się idealnie, tak, co do centymetra. Oczywiście no teraz są inne czasy, inne zasady, inne wymogi techniczne, więc zdarza się moment, czy miejsce, gdzie troszeczkę od tego śladu odchodzi, ale generalnie jest w tym śladzie, gdzie nie ma budynków. Sołtys Palowic przekonuje, że rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. To są kłamstwa i manipulacja ze strony rządowej. Narracja jest od nich od początku jedna, jedyna. Punkt styku kolei, proponowanego wariantu kolei dużych prędkości z byłą, tak jak tu było wcześniej powiedziane na konferencji, koleją, która kiedyś w Falowicach funkcjonowała, numer 159, to jest krótki odcinek. Ta kolej całkiem idzie w innym śladzie, więc to dementuje to, co powiedział pan minister Horała. Sołtys przypomina także, że Palowice są małą wsią, więc wyburzenie tam nawet kilku budynków to zupełnie inna skala niż wyburzenie 6 domów w dużym mieście. Burmistrzowie punktowali dziś także konsultacje, które odbywały się, zanim rząd przedstawił wybrany przebieg trasy do CPK. Jeden z wariantów, ja bardzo lubię mapy, sobie dokładnie sprawdziłem, jak to tam jest porysowane i że zauważyłem, że jeden z przystanków wtedy na wariancie zielonym jest pokazany na środku stawu. Bardzo mnie to zaciekawiło, dlaczego tak to jest zrobione. I jak zadałem to pytanie na tym spotkaniu, no tutaj mieszkańcy, tutaj przedstawiciele spółki EGIS, firmy EGIS i spółki CPK, no to głowy pospuszczane, no tak malowali. Ale okazuje się, że nie tylko samorządowcy i mieszkańcy województwa śląskiego mają problem. Jeszcze w tym miesiącu zarząd województwa śląskiego ma spotkać się ze stroną czeską. Rząd mówi, że jest po prostu wszystko idealnie, jako punkt styku jest Godów. No a tutaj naraz na konferencji międzynarodowej zorganizowanej również pod auspicjami Konsulatu Rzeczypospolitej w Ostrawie okazuje się, że przedstawiciel czeskiego odpowiednika CPK mówi, że to jest sprawa dla nich absolutnie dyskusyjna i dla nich niekorzystnym jest ten proponowany przez stronę polską przebieg. Lista zarzutów wobec CPK ze strony mieszkańców jest długa. To nie tylko rozjeżdżanie miast czy wyburzanie budynków, ale także wątpliwa ich zdaniem wycena nieruchomości, które mają zostać przejęte pod budowę nowych torów.